przestrzeni mam 50 cm od ściany, ręce na poziomie oczu, dłonie na poziomie oczu. To nie są oczy u ciebie, to jest na poziomie oczu rzeczywiście. I odchylmy się do tyłu, tak żeby naciągnąć paski i ręce, a biodra damy do przodu. Jesteśmy w takim lekkim wygięciu do tyłu. Podnosimy pierś, opuszczamy barki. Możemy nawet na chwilkę podnieść głowę. Na górę. Wróćmy głową. Przesuńmy się troszkę w pobliżu pionu. Zwiążmy ciało. Złączmy stopy. Odchylmy się do tyłu. Zegnijmy nogi. I postawmy prawą stopę na ścianie troszeczkę powyżej barku, powyżej biodra. Zgięta prawa noga. Zgięta prawa noga. Odskoczmy lewą stopą do tyłu 10 cm. Przesuńmy dłonie wyżej. Pociągamy górną tułowiem paski i ręce i prostujemy lewą nogę. Ciągniemy paski. Górną tułowiem ciągniemy paski. Naciągamy ręce. Prostujemy lewą nogę. Prostujemy lewą nogę. I teraz wyprostujmy prawą nogę. Prostujemy prawą nogę, puszczamy prawe kolano w dół, prawe biodro w dół. Lewe biodro ciągniemy do ściany, a prawe biodro dajemy w dół. Lewe biodro do ściany, prawe biodro w dół. Lewe biodro do ściany, ciągniemy górnym tułowiem. Przysuwamy lewe biodro do ściany. Całość bioder idzie do ściany, ale lewą stroną. A prawe biodro opuszczamy w dół. Ciągniemy górnym tułowiem do tyłu. Do tyłu górny tułów, do tyłu górny tułów. Teraz lekko zagnijmy łokcie, żeby pchać do przodu piersi, a do tyłu ciągniemy barki. Barki w dół i do tyłu. W dół i do tyłu. Zagnijmy nogę i postawmy prawą na ziemię. Tylko odpocznijmy. Znowu, ręce na poziomie oczu. 50 cm około od ściany. 55. Stopy w lekkim rozkroku. Odchylmy się do tyłu. Biodra i pierś do przodu, barki do tyłu. Górny tułów do tyłu. Teraz trochę się zbliżmy do pionu. Zegnijmy nogi. Stopy razem. I wdech i z wydechem lewa stopa na ścianę, troszkę wyżej. Biodra, odskoczmy prawą stopą do tyłu. 10 cm. Przesuńmy dłonie wyżej troszkę. Złapmy się dobrze dłońmi. Ciągniemy pasek górnym tułowiem. Prostujemy prawą nogę, ciągniemy pasek, prostujemy prawą nogę, i teraz prostujemy lewą nogę. Prawym biodrem pchamy do ściany, odchylaniem się tułowia do tyłu napinamy paski, ciągniemy do tyłu i to nam przyciska prawe biodro do ściany. Pchamy prawe biodro do ściany, a lewą nogę prostujemy. Lewą nogę prostujemy, opuszczamy lewe biodro, prostując lewą nogę, ciągniemy. Ciągniemy mocno górnym tułowiem. Jeszcze mocniej. Prostujemy lewą nogę. Pchamy prawe biodro do ściany. Prawe biodro do ściany, lewe biodro w dół. A na koniec zegnijmy troszkę łokcie, żeby pchać pierś do ściany, a barkami ciągniemy ręce. Mocno ciągniemy barkami ręce. I rozluźnijmy się. Przesuńmy się do ściany. Na 35-40 cm. Postawmy łokcie na poziomie oczu. Dłonie na łokciach i oprzyjmy czoło o to przedramię, które jest wyżej. Barki w dół, rozluźniona głowa, pośladki w dół, a wewnętrzne uda do tyłu. Wewnętrzne uda do tyłu. To nam prostuje nogi i pozwala rozszerzać biodra z tyłu, a pośladki w dół. No, i możemy przerwać na chwilę. Jak to wypada tam? Mm.